Dzień dobry, dzień dobry i witam serdecznie na Speedrunie 6.0. Po raz kolejny e, gramy, kolejny odcinek, ćwiczymy. E, no i jedziemy. Posunięcie 4. Komentuję ruchy i jest tutaj ruch C6, czyli obrona karoka. No dobra, e, zagramy D4, D5 prawdopodobnie będzie i przepchamy pionka. Zobaczymy, czy C5 przeciwnik zagra, czy też klasyczny wariant Goniec na F5. No i teraz tak, tu oczywiście ruch H4 i H5 się gra. Tego gońca bardzo chętnie bym złapał G4, teraz to nie działa, więc zagrajmy H4, a G4 potem będzie działać. Możliwe, że będzie H5. Dobrze. Przeciwnik tutaj bardzo ładnie reaguje, jest w porządku. Zagrajmy sobie goniec D3 z planem wymiany tego gońca. No i ruch S6 planuje, ale przeciwnik nie ubieg też dobrze. No dobra, naturalnie wyprowadźmy sobie. Z skoczka na f3, pilnując centrum, mając w zanadrzu akcję. a6 jest posunięciem takim, które zapobiega temu, że po c5 będzie hetman na b5. Na przykład tak, tak mi się wydaje. No i tutaj myślę, że zagramy sobie od razu gońcem, zatokujemy hetmana. Goniec e7 to sobie możemy zostawić w spokoju i wyprowadza od razu kolejnego skoczka, tak żeby po c5 mieć, mieć ruch c3. Hetman sobie zagrywa i atakuje pionka. No i teraz myślę, że nie trzeba grać takiego posunięcia jak b3 czy wieża b1, tylko można zrobić roszadę, bo jeżeli on zbije to my tutaj, on nam zbije kolejnego pionka, ale my wejdziemy tam wieżą i będzie fajnie. Robimy sobie roszadę i czekamy na wybicie na b2, co raczej nie nastąpi przy dobrej grze przeciwnika, oczywiście c5 to c3. Wyskoczył skoczek i tutaj zagramy sobie posunięcie a3, żeby grać b4. Jeżeli to się uda, to będzie super. Fajnie przyblokujemy przeciwnika skrzydła. Jeżeli taki ruch nastąpi, to cały czas wieża B1 z planem wybicia. No i ta wieża tam fajnie może sobie wtargnąć i mieć otwartą linię do aktywnej gry. Przeciwnik zbił tutaj gońca. Dobra, można wtrącić tu. Tak się zastanawiam nad tym, ale to chyba za bardzo mi niewiele daje. Jak skoczek zbije, to tutaj mi zbije. OK, więc zbijamy tutaj. Ruch G6 w zanadrzu. Bardzo ruch ten chce zagrać, ale przeciwnik nie pozwala. Wejście, skoczka. Dobra, gramy B4, czyli plan wykonany. Jak bicie, to bicie, jak bicie, to bicie. E, spoko. I zobaczcie, że w ten sposób mamy fajnie przyblokowane skrzydło. Skrzydło Hetmańskie. Atak na pionka, więc skoczek B3. No i myślę, że tutaj pionka dobrze trzymamy. Ten skoczek jest silny. Ciężko będzie go stąd wygonić. Więc póki co, może ruch G3, żeby po takim ruchu go wypędzić, ruch myślę, że który się przyda. Zawsze można spróbować zagrać taki tego skoczka. Zobaczcie, przeciwnik sam gra H4, to według mnie bardzo źle. G4 i skoczek stąd ucieka, według mnie bardzo źle przeciwnik zagrał. To takie narzucające się troszeczkę. No i skoczek na E7 już nie spełnia takiej super roli. Myślę, że król G2, jeżeli tak, to tak, i tam wieża we, tego pionka weźmie. No, ale tutaj można się teraz na tego pionka przyczaić. Po prostu wziąć pionkę. Zobaczcie, w takiej pozycji zamkniętej mamy więcej przestrzeni. Przeciwnik stracił swoje szanse na kontrę. Gdzie 19 ruchów, co nie, więc już powiedzmy partia w takiej fazie środkowej, można powiedzieć. No i czarne chyba nie mają za dobrych perspektyw, wydaje mi się, bo A5 to B5. Potem skoczek wchodzi, można to wzmocnić. Zawsze tu wolna linia będzie w naszym panowaniu. Jest super. I to jest właśnie taka troszeczkę też gra strategiczna, można by powiedzieć. Więc tutaj przeciwnik za wiele według mnie zrobić nie może. No długo, krótka roszada będzie bardzo fatalna, bo ja tego pionka wezmę na wolnej linii. Go tutaj po prostu zajadę. To już z daleka widać, jeszcze tylko ruchy trzeba powykonywać. Hetman C7. Co on tu planuje? Dobra. Wierzę, że F1 stoi źle, więc ją poprawiam. Na pionkę się zaczajam. Nie muszę od razu go zbijać. Mogę jeszcze poprawić swoją kolejną figurę. Jest ruch H3. Dobra, po prostu to wybijemy. I już jest pewne, że on roszady krótkie nie zrobi. Choć byłaby dla nas dobra. Mamy pionka więcej, to nie znaczy, że już jest wygrana, bo nie. No właśnie, widzimy, że tutaj jest zrobiona długa rozszada. Królem sobie spokojnie uciekam, żeby też nie być tutaj na tej diagonali. Król sobie też ucieka. No i myślę, że tutaj zajmiemy sobie teraz wolną linię na H, jeżeli jest taka możliwość. Jasne, że na C też można by było. Tutaj skoczek też fajnie wchodzi, chociaż B6 będzie... Nie, nie będzie. Można by chyba tu zagrać. Ale jeszcze z tempem tak zagramy na tego pionka. I tutaj skoczek C5. Bo jeżeli ten skoczek na przykład przejdzie, tutaj to mamy strzałkę na E6. Już się pojawiają motywy taktyczne. B6 niegroźne, bo tam jest strzał na A6. B5, proszę bardzo. Zobaczcie, tu wszystko się dobrze trzyma. A przeciwnik widzi, chce zagrać B6. Jasne. No i dobra, teraz trzeba pomyśleć. Teraz trzeba pomyśleć. Choć to brzmi dziwnie. Tak i tak. Chyba trzeba na tego pionka się zaczaić. Chociaż on tu może nie, nic nie da. Gramy tak. Jeżeli B6, no to oczywiście tym skoczkiem ucieknę. Jeszcze się zastanawiam, czy nie tutaj. Ale nie, chyba na B3 spokojnie. Żeby tego pionka jeszcze tez, też asekurować. To już tak można powiedzieć bardzo mocno. Hetman wleciał, ok, Czyli on będzie chciał grać tak, ale zagramy tutaj. Mu na to nie pozwolimy, bo pionek F7 będzie bardzo atakowany. No i dobra, tam jakieś prześwity są z tamtej strony, ale tu myślę, że nie ma się co tym przejmować bo szybko kontrujemy tutaj sobie na tym skrzydle. Zobaczcie, król B7, to znaczy, że przeciwnik tutaj myślę, że może mieć problem. Teraz pytanie, jak się do niego dostać, do tego mojego przeciwnika. Może teraz skoczek, jak już spełnił swoją rolę, przemanewrować go tu, tylko to mi, czy, czy to mi coś da... Można no powiedzieć troszkę. No dobra, spróbujmy na razie, bo i tak my sobie bawimy się za darmo, co nie? Aha, tu będziesz mnie atakować. Dobra, to chyba trzeba spróbować takie sztuczki, żeby Hetman nie wyszedł. Jakiś tam taki atak, no to Hetman G7, i tu będziemy wie, że cały czas kontrolować, więc sobie w ten sposób zagrajmy. Dobra, skoczek się przerzucił. Mogę zbić pionka, słuchajcie, jest pionek do wzięcia. Jest pionek do wzięcia, kolejny pionek. A teraz już będzie łatwiej, bo wrócę Hetmanem i pionek będzie miał opcję przełomu. No więc tutaj przeciwnika mamy. I tak jak mówiłem, jak będziemy naciskać, 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 to jest sprytny ruch, ale mogę też tu. Hetmanówka, dobra, jak tak, to tak, tutaj, tutaj, więc on musi tu i tu myślę, że spróbował wymiany. Dobra. E, wiem, że trochę to szybko e, tutaj pewnie tłumaczę. Wybaczcie za to te tempo. Ale sprawa jest dosyć prosta. No i teraz tak, tu będę chciał w przyszłości zagrać, więc przejdę skoczkiem tu i tu. Tu się broni, tu się broni. Skoczek F4, G6, nic prostszego, dwa pionki więcej. Skoczki zobaczcie, nie za bardzo mają jak grać. No a ewentualnie skoczek E7. I tutaj, ale to wtedy, mimo wszystko, tu zagram, wymienię wszystko do końca. On będzie chciał tu przejść, dobra? Skoczek F4, G6. No, jeżeli tutaj, tego pionka chyba trzeba olać, bo chociaż nie tak, tak i tak. Tak, tak. I skoczek na C5 jeszcze będzie miał dobrą opcję. Dokładnie. A5. Bicie, bicie, ten skoczek zawsze tu sobie wejdzie. A moim planem głównym jest zegranie G6, więc tutaj nie dajemy żadnych szans przeciwnikowi, chyba. G6 Szybkie, G6 tu trzymamy, to, więc nie ruszamy tego, tylko gramy swoje. G6 grozi G7, więc on musi wybić, wybijamy Hetmanem tutaj i pionek będzie wolny. Oczywiście on może wziąć tego, ale to nie jeden pionek, to już tutaj myślę, że nie ma jakiegoś większego znaczenia. Poszło bicie, bijemy Hetmanem rzecz jasna. Jeżeli Hetman F8, tu będzie strzałka, yy, to też można pomyśleć nad biciem. Dokładnie trzeba tutaj to przeanalizować. Zbił jednak, dobra. Więc wszystko było cacy. Wrócił i tu mi atakujesz. Ok, tego już nie obronię, ale mogę zbić tu. Zbijmy tu najpierw, bo zawsze po takim biciu mam szacha wtrąconego. A zawsze jakaś wymiana to spoko. Tak, on zbije i zagramy skoczkiem tu. I gramy. Tu grozi bicie, ale przede wszystkim pionek zasuwa. Taki ruch może być zagrany. Mam na szczęście szacha. Słuchajcie, szach jest ważny, żeby wymienić pionki. Żeby nie było tego wolniaka, żeby się już nie stresować, co nie? Wymienimy to i z powrotem i tego pionka biorę. Chyba, że skoczek C7... Zobaczcie, 3 na 2 się zrobiło. Ja tutaj nie przegiąłem trochę, ale nie, przeciwnik podstawia. Skoczek C7, ten pionek by uciekał. No i 3 na 1. Myślę, że po tym ruchu możliwe, że bicie też jest ok. F4. Cokolwiek po co się śpieszyć? Idziemy pionkiem G. Przeciwnik i tak gra sobie tak, można powiedzieć, no szalanc, Pionek po prostu ucieka w tym momencie. No właśnie. Mamy. Mamy zwycięstwo. Eee, spróbujemy sobie zagrać nową partię. Ok. Mamy czarne. Posunięcie E4. W takim układzie to może my zagramy obronę Karokan. Zobaczymy, jak z drugiej strony to będzie wyglądało. Zawsze to dobry przykład. Zobaczymy też, jaki wariant. No i też zagrajmy sobie go w 5. Zobaczymy, jak przeciwnik zareaguje. Tu po ruchu H4 przypominam, nie można E6, bo tracimy gońca po G4. Skoczek C3, No to ciekawe. No ruch E6, no i mamy taką francuską z wyprowadzonym gońcem, więc spoko. Grozi ruch C5, znaczy grozi, no jest możliwość taka, żeby tu sobie zagrać spokojnie. G4, oczywiście uciekamy. H4 może nastąpić, F4 może tymi pionkami tam się rozbijać, ale mamy taki ruch jak H5 w tym momencie. No i po takim ruchu też fajnie sobie tutaj skoczkiem możemy cyknąć. I mieć tego skoczka bardzo silnego. Mm, tutaj? No w ogóle nie wiem czy taki ruch F6 nie jest bardzo dobry. Ale go nie C7 mi się narzuca. Ja go nieco 7. Nie będę kombinować. Jak tak, to zbijam tu pionka. A jak bicie, to skoczkiem. Więc szybszy rozwój znowu jest po stronie czarnych. No skoczek C6, chyba. C3 był takim ruchem niezbyt. Tak mi się wydaje. Kawka musi być. A, pro, a propos kawki, mój drodzy, przypominam, jest of i tu można postawić wirtualną kawę szachusiowi. Zapraszam do wsparcia kanału w ten sposób. No dobra, mamy ruch G5. Przyblokował mi tu wszystko. Zagrajmy ruch. A6, żeby mieć ruch C5, żeby tutaj nie wtargnęła mi żadna figura w tym momencie. No i jeżeli nastąpi ruch gońcem, no to myślę, że to możemy spokojnie wybić i zagrać z koczkiem lub też G6 wcześniej. Ale plan, plan jest taki, żeby zagrać tu. On zbije skoczek F4, Hetman tu, wybijemy. Chyba to będzie się trzymać dobrze. Tak, powinno. Ruch A6, dobrze. Jest Hetman na. Dwa, więc gramy sobie szybciutko C5. Może być wybicie, szybko wchodzi skoczek. Skoczek albo ten skoczek, i tutaj, ale nie no, skoczek chce sześć naturalnie, bo ten skoczek przejdzie przez F5. E, atakujemy teraz tego pionka. F4 skoczek, dobra i Hetman A5 tak jak mówiłem wcześniej. Atakujemy tego pionka i go po prostu odbije. Nie ma czarnopolowych gońców. Ok, tutaj sobie wybijemy. Tam B4 prawdopodobnie nastąpi. Możemy sobie zagrać tutaj, B5 tam, coś może być kombinowane, ale to bym się raczej tym nie przejmował. Po prostu odbijamy pionka. Zanadrzę, mamy też zrobienie roszady. No, Hetman B6, tam jakieś targnięcie tutaj Hetman C7. B5, to myślę, że. O, nawet nie ma B5, zobaczcie. To oznacza, że wieża C8, i będziemy tutaj pięknie patrzeć w króla. Możliwość zbicia. W ogóle długa roszada jest bezsensowna, gdy już pionki są bardzo wysunięte. Jest bardzo łatwo wtedy atakować przeciwnika. Wow, co on tutaj wyrabia? Hmm, poświęcenie mnie bardzo kusi. Jeszcze zrobię roszadę, przygotuję drugą wieżę do akcji. Na roszadę mnie stać, jeśli chodzi o czas. A jeżeli goniec D3, no to ten atak też spokojnie możemy przeprowadzać. Mamy na to mnóstwo czasu. Wieża C7, wieża C8. Przy takim skoczku, gdy już nie ma pionka B2, spokojnie możemy tutaj już atakować. Myślę, że nic prostszego w tym wypadku. Także w obronie Karokan, w systemie zamkniętym, zobaczcie przeciwnicy... Na poziomie, no oczywiście na jednej partii nie ma co tutaj wyciągać dużych wniosków, ale już widać, że jeszcze są błędy, jeszcze są błędy, które można fajnie wykorzystać. Skoczek wleciał, no dobrze. Hmm. Hetman tutaj, bo zawsze po skoczku C5 w zanadrzu jest taki ruch. Hetman C5 powiedziałem, Hetman C7 oczywiście. No tam patrzymy, no wleciał skoczek, taki ruch mnie kusi. Chyba tak trzeba w ogóle, bo y, wtedy będzie B6 bez straty pionka, a B6 jest w zanadrzu i B6 sobie gramy. Dobra, on tutaj C3, ale po skoc skoczek będzie musiał tam uciekać. No nie sądzę, że tu zagra wtedy. Hetman tutaj jakiś. Naprawdę zagrałeś tutaj? Okej, okay, Hetman B7, jak tak? Nie wiem, tak można. Tak, próba wymiany. Fatalnego skoczka, a jeżeli nie wybije, no to skoczek D7. Skoczek A6 nie robi nic. Tam jeszcze jest fajny ruch D4. Zobaczcie, Hetman sobie spogląda. Fajnie. I tutaj przynajmniej atak jest dobra. Zbiłeś. No Hetmanem, Hetmanem. To bez znaczenia, bo i tak trzeba będzie tymi figurami wrócić. Tu się trzyma. Ok. Hetman C7 z atakiem bezpośrednim. Broni tego pola, ok, ale można by powiedzieć, jakby się on trochę tutaj wykaraskał z tej pozycji, no bo ja czegoś nie wykorzystałem. No i co, Hetman tu zablokował skoczkiem to pole, bardzo dobrze. Hmm, ciekawe, tak fajnie to wyglądało. Zapewne gdzieś tam jakieś mm, niedokładności z mojej strony były. Możliwe, że tego skoczka trzeba było zachować. Wymagało to na pewno dłuższego zastanowienia. Dobra, zagrajmy tak z planem wieża C5, zdwojenie wież. Albo wieża C7, zdwojenie wież. Próbujemy wykorzystać potencjał każdej naszej figury. Tutaj mały problem polega na tym, że jakbym chciał zagrać tak, to skoczek mi wejdzie tutaj, więc nie wymienię tego skoczka. A4. No dobra, tak. Możliwe, że on przejdzie tu, to sobie wrócimy tu. Taka mała prowokacja. Ok. On się czai na tego pionka. Zaszłam w zanadrzu taki ruch z tempem. Jak tak zasłoni, to nie zaatakuje tego, to wrócę. I G6. Ale na razie interesuje mnie ten pionek, więc z tempem atakujemy. Jeżeli wieża C1, to już zaplanowałem sobie goniec E4. Ale też można tutaj i tego pionka próbować. No tak, goniec tu, on odejdzie i tak. Jak mnie zaatakuje, to wrócę tu i wymiana też będzie OK. Tak też się dzieje. Goniec c 4 szybciutko. F3. Tu już nawet chodzi mi po głowie poświęcenie jakości na wieżę na C4. Już mi takie rzeczy w głowie... Siedzą, jak F3 nie zagrał F3. No to G6. No i teraz go spokojnie tutaj sobie wróci. A pionek H5 jest obroniony. No i cyk. no Skoczek jak wybije to dla nas ekstra. Dlatego, że D4 będzie punkt y, oblegany. Dobra, tak nie poszło. Hetman C7 z planem ukrytym zbicia pionka. A jeżeli tak, to wtedy może tutaj spróbujemy i tam wtedy. Y, Okej, okay, ale to nie, to jest zły ruch, zobaczcie. Nie jest zły ruch, bo tutaj. Tu atakuje, ale jest ruch po tym, jest ruch F4. Tyle, że właśnie poświęcenie jakości może mieć sens. I nawet chyba trzeba. Aha, bo i tak tracę jakość. Mogę ewentualnie tu ją oddać. Która opcja będzie lepsza? Jak zagram tu, on mi zbije, ja zbiję tu, atakuję, on zagra tu. Ale pionka wezmę tamtego mocnego. Dobra, tak, zrobi... tak zrobimy. A goniec zawsze będzie fajnie grał. Poświęcimy sobie tu jak. Znaczy to w zasadzie nie mam też wyboru, ale to też było wkalkulowane. Aha, tutaj jest ruch. Oj, Krzysztof, możesz przegiąć tutaj w tej pozycji. Tak mi się coś słuchajcie, wydaje, że mogę tu przegiąć. Hetman D4, nie, nie dostrzegłem tego ruchu. Eee, właśnie, nie dostrzegłem tego ruchu. Będę musiał wrócić po prostu. Jakość mniej. A jednak nie tutaj pozwala przeciwnik zbić pionka. To biorę. Jak daję, to biorę. No jeden pionek wzięty, Ok. To też chodzi o dynamikę pozycji. Pamiętajmy, że gramy na 10 minut, jak byłoby to partia na pewno klasyczna, to też inne podejście by było do, do gry. E, więcej do pomyślenia, ale tu dynamika pozycji też jest ważna. Dynamika gry, czas też jest ważny, oczywiście. Hetman wraca sobie. Dobra. On też będzie sobie wracał. Pytanie, czy nie tutaj. Hmm. No właśnie, bo czy ja wykorzystam tego pionka? A może spróbować zagrać taki, tak? Wziąć kolejny, a spróbujemy. Jestem gotowy na poświęcenie drugiej jakości, żeby uwolnić potencjał swoich figur. Błycz jak tamten pionek. Król bezpieczny raczej. Co bierzemy? Bierzemy w ciemno, słuchajcie. Co? Nie chciałeś? No to nie no, źle zagrał. Źle zagrał przeciwnik. Kolejny pionek do wzięcia. Źle zagrał. Biorę kolejnego pionka, kolejny potencjał się uwalnia. To teraz to już jest bardzo dobrze. Nie zbił, po prostu nie zbił. Już miał w głowie, że trzeba to schować. Ok, chcesz mi tego Hetmana. Tutaj można powiedzieć troszeczkę. Złapać. Niech będzie w takim razie. No właśnie, co to będzie? Skoczek silny cały czas. A może tak spróbować, tylko że on zbije. Uwolnię niby hetmana, ale pytanie, czy to coś mi dobrego da. Hmm. Zagrajmy najpierw królem. Zawsze troszkę króla schowamy sobie. Znaczy wyżej go sobie podciągniemy. Poczekamy, żeby mi tylko nie złapał Hetmana. Nie, no raczej nie złapię, bo tak bym musiał, ale zawsze mam F4. Tutaj poświę... Dobrze, że te pionki są, zniknęły. Skoczek na C5 by się bardzo przydał. A teraz tu może. Hmm. Tak nie chcę grać, bo mi zwiąże. Tutaj też nic nie będzie działało. Tak bym raczej chyba spróbował. Próbujemy tak. Oddajemy pionkę za to, żeby Hetman przeszedł. Ewentualnie skoczek tu wtedy wtargnie i tego bym chciał zbić. A, blokujesz mi. Taki ruch teraz. Blokujesz mi akcję. A jak zagram tu, tu, tu i tu szach. Może od razu? Zbiłeś. Biłeś i się nawet nie pytałeś. Dobrze, to tak, w takim razie goniec się uwalnia i skoczek na F5. Ok. idziesz po tego pionka, jasne. Mogę tak zagrać, obronić. A może tym będę maszerować, przejdę hetmanem, albo tu i tu i tym pionkiem i przejdę tak. Wszystkiego nie jest w stanie obronić. Aha, skoczek jest tutaj. To tutaj muszę wrócić. O, i Hetman będzie miał opcję, żeby atakować króla. Ale się fajnie ułożyło. W ogóle partia ciekawa. Ciekawe tutaj możliwości się po prostu pojawiły. A pionek też już idzie bardzo groźny. Zobaczcie, potencjał tego króla G7 też jest duży, bo Hetman ma szybko, szybkie wejście, jakby co. Eee, teraz tak, zagrasz mi tu na skoczka. To idziemy pionkiem straszymy. Jak zagrasz mi tu, to zawsze skoczek G8 tu się broni, a Pionek już będzie szedł. Dobra, więc H3 jest dobre. Szybko gramy właśnie taki ruch H3, żeby przeciwnika pomęczyć i z tej strony go mm, spróbować właśnie zażyć. Król jest jego bardzo słaby, też musi uważać. OK, poszło tu. No dobrze. No to wtedy idziemy tutaj i tego króla będziemy męczyć. Tuż tu figury moje są blisko, nawet za cenę tego pionka. Chociaż taki ruch jest jak najbardziej wykonalny. Jak zajdzie taka potrzeba, no szacha dam i zagram tu. I zagram tu, żeby tego pionka obronić. Hetman troszkę jest tutaj też schowany. No, nawet, nawet tak chyba można. Yy, mata może nie dam od razu. Albo i w ogóle. Jakieś takie wejścia są ciekawe. Mhm. No to niech będzie Hetman 2. To jest dosyć intuicyjna gra. Tutaj ruch grozi, tutaj ruch grozi. Yy, tak, to jakiś tam szach. No, na pewno białe mają trudności ogromne. Dokładnie. Pytanie, czy tutaj nie jest ok? A, niech będzie tak. Bo zawsze mam taki ruch też. Skoczka można przucić tutaj. Z opcjami matowymi. Już grozi szach. Można, Może pewnie zbić. A tu już będzie bardzo groźnie. Nogramy tak, żeby już mieć szacha tu. Skoczek w końcu uwolnił swój potencjał. Ach. O, no to nawet przeciwnik pozwolił na mata. No i tak to właśnie fajnie wyszło. No dobra, lecimy dalej. 1907 przeciwnik, stoczek więcej. E4, E5, skoczek na F3. No i zobaczymy ruch. O, obrona rosyjska. W takim razie w, nie wchodzę w obronę rosyjską. Będzie trzeba grać normalnie, może jakiś. Okej, okay, to sprytny ruch, to jest bardzo sprytny ruch. Bo teraz jak ja zbiję tutaj, on zbije, ja zbiję on d5 tutaj i czarne są lepsze, więc w tym wypadku lepiej zbić po prostu od razu skoczka po d5, zagrać sobie gońcem, żeby odbił w ten sposób. Ale to jest też sprytne. Okej, okay, no mamy parę gońców, znaczy on też ma parę gońców. Chcę wybić tu. Chce czy nie? Chcę od razu. Dobra, robimy roszadę. Posunięcie D3, żeby goniec szybko miał opcję. No jeżeli taki ruch, no to chyba tego skoczka trzeba będzie zdjąć. Hmm, z tym gońcem. Jak tego gońca ustawić? Wieża E1. No, przeciwnik mnie ładnie tutaj Zaatakował. Może tu zagrać, spróbować zaatakować tego pionka. F5, Hetman H5, H6. Właśnie. Atakujemy. Idziemy Hetmanem. Zaraz, a ja nie mogłem tam zbić od razu. Yy, może i mogłem. Hetman H5, chcę dać mata. H6. Wtedy zbijemy, i mamy opcję tu. I wygrywam materiał. I ślepiej kurze ziarno. Wygrywamy materiał, moi drodzy. Mamy go. No i jakość więcej. Jest super. Poddał. Poddał. Przegląd partii. Chcę zobaczyć, jak to szybko się potoczyło w ogóle. Zbyt szybko. Czy tam coś było lepszego? Tak, 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 tak. On zbił. Tutaj trzeba bić skoczkiem najlepsze. D5, koniec D3 najlepsze. Bicie, bicie. OK. I koniec D6. D4 należy grać. D4 bić, tak. I potem odbić po tym hetmanem. I tutaj jest, są zepsute pionki. To jakaś tam mikro coś tam dla białych. Jakaś przewaga. Ale poszło tak. D3, on królem i skoczek G5 wleciał, i tu już jest przewaga. Trzeba grać H6. Ja tutaj wchodzę. Jakiś Hetman E8 z obroną. No dobra, mata nie ma, ale gra już jest taka po naszej stronie. On zagrał tu, poważny błąd. Hetman wleciał, tutaj. No błąd. What? Hetman G6 lepsze. Jak bicie tu, to tak, 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 i wygrana. No, i człowiek się uczy całe życie, więc zobaczcie. Fajny motyw. No, ale poszedłem po prostu na szybkie uproszczenia. No i przeciwnik poddał bez jakości. Już zaufał. Cóż mogę powiedzieć, moi drodzy? Eee, no, fajnie wyszło. Eee, myślę, że na dzisiejszy odcinek to by było tyle. Przypominam tak: szachowo.pl macie 10% zniżki na zakupy w sklepie, z którym współpracuję. Liga rusza od czwartego listopada z nagrodami od Szachowo oraz moje kursy będą dostępne. Jeszcze regulamin tworzę, więc śledźcie socjale. Moi drodzy, co jeszcze? Szachuś.pl, macie też kursy do nabycia na stronie Szachowe Fundamenty, Szachowy Ekspert i trzy bardzo rozbudowane debiuty. Gambit Hetmański, wariant Najdorfa w obronie sycylijskiej oraz obronę królewsko-indyjską, moją ukochaną. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, cześć.